Antoni Kępiński Autoportret człowieka, rozdział 7. Decyzja Jednym z zasadniczych zadań układu nerwowego jest formowanie decyzji. Decyzja wymaga wysiłku. Podstawową decyzją emocjonalną w stosunku do drugiego człowieka jest decyzja zbliżenia się do niego lub oddalenia. Hierarchia wartości odgrywa decydującą rolę przy formowaniu się decyzji. Gdyby w człowieku istniała tylko jedna hierarchia wartości, proces decyzji przedstawiałby się prosto. Zwyciężałyby zawsze te struktury czynnościowe, które by miały wyższą pozycję w hierarchii wartości. Od naszych decyzji, a tym samym od naszego systemu wartości zależy jakimi się w ciągu życia stajemy, jak percypujemy otaczający nas świat i jak nań reagujemy. Człowiek nawet w najgorszych dla siebie chwilach nie odwraca wzroku od przyszłości i nie traci zdolności decyzji, dzięki którym przyszłość zdobywa. Dokonana decyzja pozostawia po sobie osad winę Wybierając jedną potencjalną strukturę czynnościową do realizacji, trzeba inne odrzucić. Jednym z podstawowych przeżyć człowieka jest zdolność wyboru. Każda decyzja zmniejsza liczbę istniejących możliwości. Rozpoczynając partię szachów, mamy prawie nieograniczone możliwości wykonania różnorodnych ruchów i kombinacji. Z każdym jednak ruchem możliwości te się zmniejszają, aż w końcu zostaje tylko jedna: mat. W chwili decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość. Każdemu zdarza się decydować o losie drugiego człowieka. Najwyższy ciężar decyzji jest wówczas, gdy stawką jest własne życie. Decyzja jest tym ważniejsza im więcej osób dotyczy im większy wpływ na ich losy wywiera im decyzja jest łatwiejsza tym bardziej przestrzeń jest otwarta gdy decyzja staje się trudna przestrzeń się zamyka trudność podjęcia decyzji stanowi istotę tak zwanego konfliktu nerwicowego bliskość śmierci sprawia że decyzje stają się ważne Niekiedy chory cały wysiłek związany z procesem decyzji koncentruje na decyzji ostatecznej żyć czy nie żyć.